Cześć, tu Marcin Wytrążek, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo fajne, bardzo przyjemne zadanie, rozluźniające tkanki na tylnej części szyjnego odcinka kręgosłupa. Zajmiemy się mięśniem półkolcowym i mięśniem płatowatym, tak z grubsza, i będziemy używali sprzętu Terracane. Jestem tym sprzętem zachwycony od lat, mam go kilkanaście lat. To się nie zużywa, to się nie psuje, to relatywnie z wiekiem tanieje. Ja to kiedyś sprowadzałem ze Stanów Zjednoczonych, troszeczkę to kosztowało. Dzisiaj kosztuje to relatywnie nieduże pieniądze, więc wiele rzeczy drożeje. Tego typu sprzęt nie drożeje, on jest wręcz, mam wrażenie, coraz tańszy. Więc jest na pewno tańszy niż jak ja go kupowałem kilkanaście lat temu. Nie raz będę wracał do tego sprzętu, będę go promował, jest genialny, ja go używam. Jeżeli ktoś go zakupi i będzie go używał, no to raczej większość osób jest tym sprzętem zachwycona. Nie reklamuję tego sprzętu, dlatego że mam jakieś profity, nie sprzedaję, nie dystrybuuję, więc musisz odszukać sobie, gdzie tego Terracaina kupić. Zachęcam tylko do kupienia oryginału. Kiedyś może nagram odcinek, porównam oryginał z podróbką, postaram się zamówić może z dwie podróbki tego sprzętu, jeżeli mi się uda, bo sprzęt podrabiany jest po prostu zrobiony z lekkiego plastiku, miękkiego plastiku, bardziej delikatnego, który zamiast masować fajnie i wciskać się w ciało, to on się wygina, jest wrażenie, że strzeli. Plus ostatni mi pacjent powiedział, że jest troszeczkę mniejszy, więc niektórzy Chińczycy jak podrabiają, to nie wiem, może pod swój wzrost troszeczkę mniejsze robią, bo chyba Azjaci są troszeczkę niżsi, więc prawdopodobnie tak może być, że robią troszeczkę mniejsze, a może z oszczędności plastiku, nie wiem. Zachęcam mimo wszystko do kupienia oryginału, bo jest twardy. Wskażę, może za chwilę pokażę też zastępstwo, alternatywę dla tego, co tu można zrobić, jeżeli tego Terracaina nie masz, aczkolwiek jak będę pokazywał technikę, to myślę, że zrozumiesz, o co mi chodzi, dlaczego ten sprzęt jest naprawdę świetny. Krótki instruktaż co do mięśni, z którymi będziemy pracowali. Więc będziemy pracowali z mięśniem półkolcowym głowy i szyi za chwilę pod spodem, ale myślę, że pokażę to na przykładzie półkolcowego głowy, jakie tutaj mięśnie mamy. Są to mięśnie, które prostują szyjny odcinek kręgosłupa i głowę po jednej stronie. Naprawdę dosyć masywny przyczep, tak jak tutaj ja go przyklejam mniej więcej, to się tak przyczepia. Nie do końca jestem w stanie puścić ten mięsień w dół i tak właściwie go przykleić, ale przyczepię się do wyrostków poprzecznych. Hop, i dam drugi mięsień. To i tak myślę, że mi się w miarę udało lokalizację i topografię tego mięśnia pokazać. Przyczepia się tuż pod kresą, więc nad nim leży między innymi czworoboczny grzbietu. Nawet jeżeli nie jesteś masażystą, studentem fizjoterapii, a to fajnie to rozumieć, znać, wiedzieć, z czego jesteśmy zbudowani, właśnie bardziej rozumieć, żeby się też nie bać, bo tutaj niektórzy mają za chwilę obawy, że o matko, pan będzie masował dyski, wciskał, a ja mam problemy korzeniowe i tak dalej. Masz układ kostny, szyjny odcinek kręgosłupa, wyrostki poprzeczne, wyrostki kolczyste, mięśnie od tej strony. Korzenie są po tej stronie. My nie będziemy naciskać na korzenie, a nacisk, który będziemy wywoływali, będziemy tutaj wchodzili w tę tkankę. Tu się będzie toczyła akcja, nie na korzeniach. Więc jeżeli masz problemy dyskopatyczne, to nie obawiaj się, łagodnie, rozsądnie pracuj, wczuwając się w swój szyjny odcinek kręgosłupa, we wrażenia, które tutaj będą płynęły, i nie forsuj jakby za mocno tych tkanek. Ale też nie bój się, że tutaj jakaś krzywda się stanie, bo nic się złego nie stanie. Jeżeli już jakieś nasilenie dolegliwości się będzie pojawiało, to może się pojawić takie pozorne nasilenie dolegliwości, wynikające z tego, że porozpracowujesz sobie te mięśnie tutaj. Natomiast to nie będzie coś takiego, że po masowaniu tylnej strony szyi stanie ci się jakaś tragedia. Bo czasami jest tak, że ktoś mówi, ja mam dyskopatię, nie mogę masować szyi. To mi lekarz powiedział. No to zachęcałbym lekarza, żeby troszeczkę postudiował temat terapii manualnej, masażu i dowiedział się, że w tym odcinku można, ba, wręcz jest wskazane konieczne pracowanie nad tkankami dookoła kręgosłupa. Jeżeli masz stan ostry, no to tu musisz uważać. Jeżeli to jest stan ostry, dyskopatyczny, robisz skłon w przód, ból idzie do ręki, promieniuje gdzieś, no to tu musisz uważać, bo rzeczywiście może być tak, że w stanie ostrym masz taki ochronny skurcz, w ogóle nie możesz ruszyć szyją i tak dalej, i takie ostre wchodzenie z masowaniem rzeczywiście może sprawić, że wyluzujesz mięśnie i mniejszą kontrolę będziesz mieć nad tymi tkankami, ale mówię, to jest ekstremalny jakiś przypadek, podaję totalnie. Jeżeli masz przewlekłą dyskopatię, przewlekłe problemy korzeniowe, wiesz, że gdzieś tam w rezonansie 3 lata temu była wypuklina, to po prostu delikatnie zacznij od delikatnego masażu i zobacz, jak się czujesz. Raczej to są tkanki, które wywołują kompresję w szyjnym odcinku kręgosłupa,
po ich rozpracowaniu, łatwiej trzymać głowę prosto, swobodniej, one są mniej zmęczone, te mięśnie już są u Ciebie zmęczone od tego, że masz głowę w przód, że masz właśnie jakieś napięcia, czy miałaś napięcia wywołane bólem i tak dalej. Ale jak to w życiu bywa, jeżeli coś Ci nie służy, nawet czujesz, że Ci to nie służy, to po prostu tego nie rób, nikt do tego nie zmusza. To jest luźna propozycja pokazania, jak można samodzielnie kapitalny masaż wykonać, nie licząc i nie czekając na masażystę, do którego można się dostać na za pół roku. Płatowaty głowy, to jest na tym mięśniu leży, do wyrostków kolczystych. Płatowaty głowy do TH3 gdzieś się przyczepia mniej więcej. No tu byśmy musieli jeszcze dołożyć mięśnie, ale to nie jest takie konieczne, bo pod spodem są odpowiedniki tych mięśni na poziomie szyi. Jeżeli męczycie to, że tłumaczę, jedna na 200 osób, na 100 osób pisząca komentarz pisze, że za dużo gadania, za dużo tłumaczenia. No to jak to już wszystko wiesz i wszystko rozumiesz, to nie oglądaj tego kanału. A ten kanał jest skierowany do osób, które chcą coraz bardziej rozumieć swój szyjny odcinek kręgosłupa, chcą coraz bardziej rozumieć swoje ciało, dlaczego boli, jak boli, co mogę zrobić, czego nie mogę zrobić, jak się poruszam, to co się tam się porusza. Nie, bo dotychczas żyliśmy, co robisz? Podnoszę rękę. I co? No to jest ręka. A ja bym chciał, żeby człowiek rozumiał, że ma staw ramienny, jakie mięśnie go unoszą, że to jest właśnie szyjny odcinek kręgosłupa, ale on jest zbudowany z pojedynczych mięśni i tak dalej. Płatowaty więcej rotacji wykonuje skrętów, ale to mi ślicznie wyszło. Skręty. Półkolcowy też bierze udział troszeczkę w rotacjach, ale troszeczkę mniejszych. Stąd jak ten skręca w prawo, to ten wykonuje skręt w lewo. Więc one są dla siebie antagonistami. Przeciwnie dla siebie te mięśnie pracują, aczkolwiek wspólnie pracują nad tym, chyba u większości osób łącznie ze mną, żeby powstrzymywać właścicieli tych mięśni od wysuwania głowy w przód i robią prrr i się napinają. Czyli masz wysuniętą głowę i one bardzo często się napinają, albo jak jeszcze masz niefortunnie jakiś zawód, w którym w taki sposób pracujesz, że tu musisz patrzeć, no to wtedy powstrzymują taką pozycję. Więc czasami u kogoś może być w takiej pozycji dużo napięcia i głowa ustawiona, a u niektórych osób częściej pewnie jest korekta wysunięcia głowy w ten sposób i dochodzi do, też do skrócenia tych tkanek. Do połowy piersiowego odcinka mniej więcej tak te mięśnie będą sięgały. Mówię to celowo, bo za chwilę będziemy pracowali sobie od czaszki aż gdzieś na piersiowy odcinek kręgosłupa. Ten sprzęt kapitalny do tego, będziemy używali tych końcówek, więc jak masz już ten sprzęt Terrakane i się zastanawiasz, a po co te małe dynksy, no to te małe dynksy właśnie będą po to, żeby tu swobodnie, łagodnie wchodzić. Są troszeczkę mniejsze, można wygodnie nimi kierować i teraz zobacz, te tkanki mają swój trójwymiar. Teraz patrzymy na to z tyłu, tak, będzie można tu wjeżdżać. Tu jest coraz trudniej, bo one są zakryte już czworobocznym grzbietu, tu masywniejszym, równoległobocznym, ale dalej można będzie gdzieś w te tkanki wchodzić. Może w tej perspektywie, używając tego kija, więc mam nadzieję, że no, naprawdę staram się, jak mogę obrazowo wytłumaczyć, żeby to nie było byle jak, bo później mi się zdarza, że ktoś mówi, że on tam ma, używa, ale to średnio idzie, a ja pokaż pana, jak pan to robisz. No, to nie działa. A pan wie, co pan tam ciśnie? No, mięśnie. No to nie ma tak być. Mamy wiedzieć, że aha, czyli bliżej kręgosłupa, nie po wyrostkach, ale już przy wyrostkach, jak będę wjeżdżać, to będę w tym rowku pomiędzy wyrostkami kolczystymi a poprzecznymi rozpracowywać półkolcowy i płatowaty. Z boku, to co wspomniałem, jest jakiś trójwymiar. Więc teraz właśnie, jeżeli używamy tej końcówki, to fajnie będzie gdzieś też troszeczkę w te mięśnie z boku wchodzić, z boku. Albo jeżeli będziemy używali tej końcówki, to też, że będzie można w tę masę tkanek troszeczkę wchodzić z boku. Wywinąłem trochę kołnierz, żeby było bardziej widać. Wygodnie usiądź. Ja teraz nagrywam na stojąco, ale wygodnie usiądź. Właśnie uchwyć tego Terrakane'a w taki sposób, łagodnie, miękko. Jego się nie trzyma jakoś super mocno, bo nie potrzeba. Cała koncepcja tego Terrakane'a została wymyślona i opracowana w taki sposób, żeby przy niewielkim użyciu siły dłoni, rąk, móc zastosować konkretny nacisk. Więc teraz moje dłonie tylko wykonują taki niewielki ruch do przodu, ba, na początek postaraj się tylko pojeździć tą końcówką po szyjnym odcinku kręgosłupa, delikatnie sobie po nim pojeździć i poczuć, jak ta końcówka porusza się w tych masach półkolcowego, płatowatego.
i zobacz. Pocieraj delikatnie na boki, zauważ, że za chwilę zaczniesz wyczuwać przeskakujące włókienka, że to nie jest tak, że to jest jednolita masa, taka jednolita, mięciutka masa, tylko właśnie tam coś pstryk, oj, pstryka, tryk, tryk, znowu coś pstryka i to są pasma włókien mięśniowych tych mięśni. Możesz pójść niżej, tu może tego nie będzie widać, no bo jestem w koszulce, a jestem w koszulce, żeby móc swobodnie mówić tutaj do mikrofonu, mieć gdzie go podpiąć. I więc jedź do samego dołu, tak jak pokazałem na szkielecie, możesz iść jeszcze niżej, czyli już gdzieś na dolne segmenty szyjnego, a górne piersiowego odcinka kręgosłupa, więc jak w ten sposób gdzieś złapiesz, to tą końcówką dojdziesz bardzo ładnie, czyli tak jak ja teraz trzymam, dojdziesz ładnie aż do tych segmentów niższych. Po takim rekonesansie możesz powolutku zacząć szukać, czy na tych włóknach jest coś tkliwego, bolesnego. Właśnie może troszeczkę z perspektywy z boku, żeby czuć ten trójwymiar tych mięśni. O, tam coś twardszego, sztywniejszego. Dobra, to delikatnie masuję. I teraz to, co ja często podkreślam. Siedzę, skupienie, malutkie ruchy. My nie chcemy tutaj wycisnąć bólu i storturować się, dziurę w szyi zrobić, tylko ja rozpracowuję, rozmasowuję niczym paluszkami sobie, tylko że to jest paluszek, niczym paluszkami sobie rozpracowuję te mięśnie. Jak masz wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, zastanawiasz się, czy masaż jest dla Ciebie odpowiedni, no to lekarz i lekarz ustali, oceni, czy możesz czy nie możesz mieć masażu, bo z różnych powodów, nawet kardiologicznych, można czasami nie mieć możliwości bycia masowanym, więc dowiedz się, czy możesz mieć masaż. Jeżeli lekarz mówi, tak, może Pani mieć spokojnie masaż, no to samodzielnie robimy, nie czekamy właśnie na skierowanie pół roku i na dostanie się. Kwestia tylko edukacji i chyba lepiej niejednokrotnie zrobić mniej, czyli tak pomalutku, z czasem się wprawiać, będzie można zrobić troszeczkę intensywniej, ale też ciągle z szacunkiem. To nie znaczy, że jak się wprawisz, to wtedy będzie można w minutę zrobić, załatwić sprawę, zrobić to mocniej i do domu. Nie, ciągle to poczucie, wyczucie tych tkanek, szacunek do swojego ciała. Ta końcówka druga też się do tego nadaje, chociaż to jest idealne, ale ta druga końcówka też może być, może troszeczkę inaczej to odczujesz, czy tak jak mówiłem, będzie można zejść może do tych segmentów górnych piersiowego odcinka kręgosłupa tuż przy wyrostkach kolczystych, więc też no, kapitalne. Jeżeli nie masz tego typu sprzętu, to masz dłonie. Oczywiście, no, dłonie to jest coś za coś. Tutaj ktoś wymyślił tego typu sprzęt, żeby nie męczyć dłoni, bo może masz słabe, może masz obolałe, może nie pracujesz fizycznie, a może masz długie paznokcie, to też czasami proza życia jest, że niektóre panie mają długie paznokcie i to jest część ich osobowości, nie mogą się z tym rozstać, więc no, ludzka rzecz, też to rozumiem, zachęcam do tam przycięcia, obgryzienia, ale nie zawsze się udaje, no i są takie dłuższe, no to trudno, no to wtedy tego typu sprzęt wchodzi. A jeżeli nie masz tego typu sprzętu, no to wtedy krótkie paznokcie, opuszki palców, możesz, oczywiście należąco będzie wygodniej, ja też dla pokazania troszeczkę chcę pokazać co i jak, po jednej, po drugiej stronie opuszki palców badają z tyłu te mięśnie. Podłużnie one mniej więcej biegną, chwytasz tkanki i pocierasz sobie poprzecznie, hop, patrząc, o, są napięte jakieś pasemka, można lekko rozmasowywać. Teraz chwyt można wzmocnić, czyli jeżeli czujesz, że o, twarde, mocne, mogę mocniej troszeczkę, to jedna ręka będzie pocierała, druga ręka będzie dokładała troszeczkę siły, więc można tutaj obu dłoni użyć. I w leżeniu na plecach. To może być wygodniejsze, jeżeli się położysz na plecach. Głowa będzie w lekkim wyproście wtedy i można śmiało w głąb wchodzić. Jeszcze inny wariant, to już tego też nie będę prezentował. Gdzieś tego typu odcinek nagrywałem z użyciem piłki, bądź może duobola. Więc też jeżeli położysz się na podłodze i położysz pod szyję, pod te mięśnie piłkę, może nawet troszeczkę większą, to też bez zaangażowania jakiejś dużej siły możesz naprawdę bardzo fajnie powjeżdżać w te tkanki przy użyciu piłki. No to nic. Kolejne zadanie, kolejna cegiełka. Jeżeli nie masz tego sprzętu, to zachęcam, żeby sobie zakupić. Przyda się, będę do niego wracał. Ostatnio mi jeden z oglądających zasugerował, żeby może rzeczywiście pogrupować to i
poszczególne narzędzia, w jakieś playlisty muszę się dowiedzieć co i jak. Ja tak bardzo spokojnie i powolutku ogarniam tego YouTube'a, ale jak widać ogarniam. I muszę zobaczyć, jak to ogarnąć, że rzeczywiście może stworzyć taką playlistę, czyli osobno zgrupować Terracane. I ktoś, kto ma ten sprzęt, będzie miał hop, set po secie, co z tym można robić. Będę to stopniowo rozwijał, używał, bo to jest naprawdę świetne. Właśnie może będzie set ból biodra i jakby kombinacja z bólem biodra i tak dalej. Muszę to przemyśleć i potrzebuję też na to czasu, więc ze spokojem. Ale chodzi mi to po głowie. Rzeczywiście będzie to duże udogodnienie dla osób, które jak mają łokieć tenisisty, to mogą sobie od razu obejrzeć 10 filmików i o matko, tyle można dorobić? No to robimy. Nie? Że właśnie fajnie będzie można jakby w jednym wejść. Choć dotychczas tak do tego podchodziłem i coś w tym jest, że jeżeli tobie naprawdę zależy na tym, żeby się usprawnić, żeby bez nakładów finansowych, bez nerwów, kolejek móc się usprawniać, no to jedyne co musisz zrobić, to poprzeglądać kanał. Nie wiem, założyć sobie zeszycik, wynotować wszystko. No, trochę tak jest, no, ja byłem uczony, że nie ma tak, że wszystko pod nos. A teraz to nawet już starsze pokolenie się porobiło takie, że najlepiej to wszystko pod nos podstawić. A jak się podstawi pod nos, to jeszcze żeby otworzyć, bo już mi się nie chce otwierać nawet. Nie? No to tak, takie mam troszeczkę jeszcze podejście, że kurczę, no można przejrzeć ten kanał. No, ale nie wiem, myślę, że jednak pogrupuję i pójdę jednak w kierunku dobra, podstawię pod ten nos. Łapka w górę dla wsparcia mojej działalności, aktywności. Udostępnij ten materiał jak możesz znajomym, koleżance, koledze, babci, dziadkowi. Niech zobaczą, że można coś robić, że nie zawsze trzeba się faszerować lekami, nie zawsze trzeba cierpieć. A jeżeli już się cierpi, bo nie, są osoby, które cierpią, mają przewlekłe problemy, to można się naprawdę wspierać, wspomagać różnymi sprzętami, różną aktywnością, różną działalnością, jakimiś tejpami. Gdzieś różne odcinki zaczynam też na temat tejpingu nagrywać i tak dalej. Akurat dzisiaj był odcinek też o tejpingu nagrywany, więc dlatego o tym mówię. Mnóstwo wariantów możliwości oddziaływania na swoje ciało. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Staram się regularnie nagrywać materiały, które właśnie wspierają, motywują, zachęcają, pokazują, jak wiele można zrobić, żeby w tym ciele było luźniej i swobodniej. Tylko warunek: cierpliwa, konsekwentna edukacja, a później praca. To tyle na dziś. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!